Cześć, witam serdecznie, Matej z tej strony. A no słuchajcie, mam dla Was filmik. Oczywiście ostatnio, w ostatnim filmie o przebieraniu rangemana w kolor biały, w biały ciuch od Burtona, mówiłem, że raczej w okresie wakacyjnym filmiki nie pojawią się, natomiast tutaj dość wyjątkowa sytuacja, ponieważ może tak, jakiś czas temu z jednym z moich subskrybentów, tutaj mam na myśli głównie kolegę Engelsa, którego serdecznie pozdrawiam, zaczęliśmy wymieniać się w komentarzach informacjami, opiniami, jaki zegarek mógłby teraz trafić do naszej kolekcji i tak dalej. I generalnie pojawiła się taka sytuacja, że poniekąd zmuszony to nie jest dobre słowo, natomiast potrzebowałem zegarka eleganckiego, zegarka, no powiedzmy, garniturowca. I przyznam szczerze, że od jakiegoś czasu dostępny na rynku jest nowy model Timexa. Mam go tutaj przed sobą. Chodzi mi tutaj o kolekcję, zegarek z kolekcji Marlin. Na stronie Timexa możecie przeczytać sobie, że jest to kolekcja, która łączy w sobie estetykę stali nierdzewnej, wypukłe kryształki, mechaniczne naciągi z ponadczasowym wyrafinowaniem eleganckiej stylistyki z połowy ubiegłego wieku. I powiem Wam szczerze, że zamówiłem sobie ten zegarek. Tutaj mamy model TW2T22700GX. Dotarł on do mnie, tutaj nie mieści się w kadrze, ale naprawdę w bardzo pokaźnym takim oto kartonowym opakowaniu, które wkryje sobie, jest to bardzo ciężkie opakowanie. Jak na zegarek taki lekki, na pasku skórzanym. Zobaczcie, bardzo ładne, estetyczne opakowanie. Naprawdę, w środku kryje się kolejne. Ja już sobie ten zegarek otworzyłem, natomiast pomyślałem, że on jest tak fantastycznie zapakowany, że po prostu warto to pokazać. Oglądając gdzieś tam przy okazji, ja nie mam zwyczaju oglądać filmów innych osób o zegarkach, natomiast zupełnie gdzieś, oglądając jakąś reklamę, ponieważ jak tylko w sklepach zegarkowych pojawiły się modele z tej serii Marlin, od razu przykuły one moją uwagę ze względu wizualnych, a także ze względów cenowych. Z tego względu, że szukałem zegarka do określonej kwoty i akurat ten trafił w mój gust jakby wyjątkowo i postanowiłem go sobie zamówić. Zobaczcie, mamy takie oto etui dość duże i w środku otwieramy. Zobaczcie, jak pięknie zapakowany jest zegarek. Naprawdę, powiem Wam szczerze, że tak jak zdjęcia w internecie zrobiły na mnie ogromne wrażenie, tak jak dostałem paczkę, powiem Wam szczerze, że naprawdę ciężki kawał opakowania i w środku takie oto, no moim zdaniem, małe cudeńko. To znaczy, ja wiem, że po recenzji Timexa, tego sportowego Red Bull Edition, pojawiły się różne komentarze na temat tej firmy, natomiast przyznam szczerze, że dysponując określonym budżetem, i kiedy zobaczyłem po prostu ten zegarek w sklepie internetowym, powiedziałem, nie no wow, po prostu jeżeli będę szukał zegarka do koszuli, to no tutaj wybaczcie, dziszokowcy, jestem wierny marce, natomiast po prostu potrzebowałem takiego oto zegarka, w związku z czym zdecydowałem się właśnie na zakup tego oto Timexa. Przypomnijmy, jest to Timex o numerze TW 2T22700GX, są dostępne różne wersje kolorystyczne. Ja tutaj jeszcze może pozwolę sobie pokazać właśnie tą informację. Nasza ikona z lat 60. Marlin, seria Marlin została po prostu odświeżona. 21 kamieni, automat, w zasadzie bardzo przyjemny zegarek. I teraz to, co naprawdę najbardziej spodobało mi się, to są dwie rzeczy. Jego kształt, zwróćcie proszę uwagę, to jest, ja kojarzę kształt takich zegarków po prostu gdzieś tam z dzieciństwa i muszę Wam powiedzieć, że to wypukłe akrylowe szkiełko naprawdę strasznie mi się spodobało, no ale jak jeszcze w dodatku zobaczyłem w środku ten mechanizm, którym możemy sobie obserwować, jak nam to serce tego zegarka pracuje, to po prostu coś niesamowitego. I tak po prostu stałem się oto, mam nadzieję, szczęśliwym posiadaczem tego Timexa. Został on utrzymany w tonacji takiego bardzo eleganckiego, bym powiedział, zegarka. Bardzo przypadł mi do gustu. Cyferblat tutaj mamy w kolorze srebrnym. Jest brązowy pasek skórzany wysokiej jakości. Tutaj mamy wytłoczoną nazwę firmy SB Foot Tanning Company. Red Wing, Minnesota, USA. W związku z tym pasek tutaj naprawdę i w ręku czuć tą jakość tego paska skórzanego. To też bardzo, bardzo mi odpowiada. O, zobaczcie, ruszyłem i sobie już tyka ten zegareczek.
Z informacji, do których dotarłem w sieci, no to tutaj zastosowana jest 40-godzinna rezerwa chodu. Muszę przyznać, że ja do tej pory nie miałem dużej styczności z zegarkami automatycznymi, dlatego też jakby to był kolejny element, który jakby sprawił, że postanowiłem zaryzykować, to może niewłaściwe stwierdzenie, ale spróbować, z czym się je te zegarki automatyczne. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie te informacje, które możecie znaleźć w internecie, mówią o tym, że jest tutaj zastosowano mechanizm automatyczny Citizen Miota 8215, japoński 21 kamieni z rezerwą chodu 40 godzin. O dziwo, nie wiedziałem, że takie systemy są stosowane w takich zegarkach, ale jest również informacja, że zawiera system antywstrząsowy Parashock. Jest możliwość ręcznego dokręcania koronki. Przyznam szczerze, że jak w zegarkach automatycznych gdzieś tam czytałem, to albo koronkę się wykręca, przepraszam, albo wysuwa. No i tutaj w tym wypadku nakręcamy sobie ręczne dokręcanie. Natomiast jeżeli chodzi o regulację, to mamy pierwszą tutaj jakby wysunięcie i drugie wysunięcie. O. I teraz jeżeli chodzi o drugie wysunięcie, tutaj korygujemy sobie wskazanie czasu, natomiast dociskając tą koronkę jakby do połowy, troszkę za głęboko mi skoczyła, o, kręcąc do siebie, mamy możliwość korekty tutaj okienka z datą, jak widzicie. Także bardzo fajnie to jest wszystko zrobione. Zegarek jest bardzo delikatny, natomiast naprawdę bardzo przypadł mi do gustu. Oczywiście Wy pewnie wiecie lepiej ode mnie, że ten zegarek oczywiście poprzez noszenie na nadgarstku on będzie nam działał, czyli jest to typowy automat. Tutaj no coś niesamowitego, czego jakby do tej pory nie miałem okazji zbyt często doświadczać, to jakby przyglądanie się temu, co dzieje się w środku, i no to mnie po prostu powala. Bardzo mi się to podoba. Tutaj mamy to wahadło, które powoduje, że zegarek działa, ładnie wytłoczony, Dekiel Automatic Movement MV02N, Water Resistant 30 metrów, stal nierdzewna, model TW2T22700, no i to wypukłe akrylowe szkiełko. Nie wiem, jak ono oczywiście pisze się przy moim pechu uderzania najczęściej elementem koronki, albo właśnie tutaj w G-Shocku powiedziałbym, żeby był to bezel, o najczęściej o ścieżnicę, ale mam nadzieję, że w takich wyjątkowych sytuacjach jak koszula, garnitur będzie wszystko w porządku. To, na co zwróciłem jeszcze uwagę i co jakby znane jest z jednego z ostatnich moich filmów, to ten sposób wypinania tej paska. To jest bardzo łatwe i szybkie rozwiązanie. Widzicie, to było w GA2000, ten element takiej zasuwki, którą odciągamy i mamy możliwość w bardzo prosty sposób i łatwy zdemontowania paska i zamontowania paska w innym kolorze, bowiem są te zegarki dostępne naprawdę w dość szerokiej gamie kolorystycznej. Teraz spróbuję go sobie przymierzyć. No jak raz go założyłem, zanim postanowiłem nagrać ten krótki odcinek, natomiast powiem Wam szczerze, że no wydał mi się po prostu bardzo malutki, taki delikatny, no ale myślę, że właśnie no taki powinien być zegarek do koszuli, do garnituru. To, co podoba mi się, on troszeczkę za słabo, to, co podoba mi się w tym zegarku, to mimo tego, że on jest taki delikatny, taki subtelny, oj, przepraszam, taki delikatny, taki subtelny, to podoba mi się to, że jednak patrząc z tej perspektywy, to wypukłe szkiełko akrylowe powoduje, że ten zegarek jednak nie jest taki mały. I powiem Wam zupełnie uczciwie, że bardzo, no zachwycił mnie to, mnie ten konkretny model, ta cała seria. Nie wiem, co Wy sądzicie o tym zegarku. Tutaj będzie musiało mi się ułożyć troszeczkę, tak zbudowany, a nie inaczej nadgarstek, ale zegarek przylega całkiem przyjemnie. Jest zegarkiem, nie wiem, nie mam odniesienia do zegarków automatycznych, ale jeżeli chodzi o jego wagę, to czuć go na ręce, co również bardzo mi się podoba. W związku z tym tak to mi się prezentuje. Ja tutaj, a oczywiście tutaj wskazówki są pokryte warstwą fluorescencyjną, dlatego myślę, że nie będzie kłopotu, żeby odczytać godzinę w ciemnościach. To, co podobało mi się w zegarku automatycznym, który mogliście obejrzeć, który mogliście zobaczyć na moim kanale, to był to Vostok Europe. Tam była zastosowana ta fajna informacja, jaka jest tutaj, jaki czas, jaka ta rezerwa chodu została. Natomiast oczywiście to są dwa zupełnie różne zegarki, zupełnie przeznaczone do zupełnie innych celów, w związku z tym tutaj no, myślę, że niefajnie wyglądałoby umieszczenie takiego elementu na tej prostej, czytelnej, jakże
tarczy, gdzie na godzinie 3 umiejscowiony mamy datownik, mamy tylko taki subtelny napis Timex, a także na dole Automatic. Także powiem Wam, kochani, że ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że zegarek mnie nie zawiedzie. Doczytałem, że tutaj firma Timex udziela 3-letniej gwarancji na swoje zegarki, w związku z czym bardzo ładnie, delikatnie umieszczona informacja o nazwie firmy tutaj na klamrze. Podwójna tutaj szlufka, pasek naprawdę dobrej jakości. Podoba mi się. No i po prostu, żeby ukazać jakby, ponieważ oglądając tam jeden z tych filmików, tak jak Wam wspomniałem, po tym jak zegarek gdzieś tam zobaczyłem sobie w internecie, w jakimś sklepie, on wydawał mi się zegarkiem dużym. No, kiedy przyjechał do mnie, no to jakby pierwsze szoki, taki mały zegarek, ale po jakimś tam czasie, kiedy go sobie dokładnie obejrzałem, spodobał mi się bardzo, ale pomyślałem, że warto będzie zestawić go. Ja wiem, że to są zegarki zupełnie innej klasy i to nie chodzi o to, żeby porównywać je tutaj w inny sposób, aniżeli w sposób wielkości, więc do tej pory ten G-Shock GWA1000 wydawał mi się zegarkiem mniejszym, ale spójrzcie, kochani, jaka jest ogromna różnica. Tutaj to może jeszcze tego tak nie widać, ale zaraz zobaczycie sobie. Ja przepraszam za to porównanie. Ja wiem, że no mówię, zegarki zupełnie innego przeznaczenia, no ale po prostu jestem ogromnym fanem marki Casio G-Shock, w związku z czym postanowiłem Wam pokazać, jaka jest przepaść między tymi zegarkami. Mam tutaj jeszcze mojego ukochanego NTG. No tutaj to w ogóle już będzie kosmos, zobaczcie. Niemniej jednak uważam, że pod mankietem ten Timex będzie naprawdę prezentował się bardzo, bardzo estetycznie, bardzo ładnie i myślę, że naprawdę w tej cenie, jaka jest dostępna, można sobie próbować się potargować. Oczywiście możecie do mnie pisać, ja chętnie pomogę dokonać zakupu takiego zegarka także. To chyba tyle. Pięknie Wam dziękuję. To krótki taki odcinek. Musiałem się z Wami podzielić tą informacją. Tutaj jest jeszcze jest folia na tym szkiełku wypukłym, ale on dopiero teraz, zobaczcie, jak pięknie to wszystko widać. Pokuszę się pewnie niebawem o czarny pasek do tego zestawienia. Myślę, że będzie to bardzo, to zestawienie będzie bardzo do siebie pasowało. Ten kolor srebrny, no i to, co dzieje się w środku. Mógłbym tak po prostu siedzieć, słuchać i patrzeć. Super sprawa. No ale to wszystko w zasadzie, moi mili. Bardzo pięknie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że jak śledziliście ostatnio, może zajrzeliście na mój Instagram bądź na mojego Facebooka, to tutaj jest też pewien zegarek, pewne dwa zegarki, które czekają na to, abym znalazł chwilkę czasu i je ograł. Więc być może w najbliższym czasie również pojawią się jeszcze kolejne filmy. Myślałem, że wytrzymam bez zegarków do końca wakacji, no ale jak widzicie, to jest silniejsze ode mnie. Dzięki piękne, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu.